Monitor biznesu to rozszerzenie do Dziennika Rzeczpospolita, zapewne wszystkim Państwu tutaj znanego. I od 10 ponad lat zajmujemy się, no, jak sam tytuł wskazuje, monitorowaniem biznesu, ale również nagradzaniem tych, którzy zarówno w biznesie, jak i w otoczeniu tegoż działają skutecznie. Ze strony naszej redakcji te wyróżnienia wsparte są kapitułą. Rokrocznie grupie, gronu około 50 laureatów ta kapituła wspólnie z redakcją przyznaje wyróżnienia w kilku programach. Jednym z tych programów jest Most. Most też ma swoje kategorie, nie jest ich wiele, ale Most Nauki Biznesu jest bodaj najlepszą, najciekawszą, najbardziej taką prestiżową. I mam niekłamany zaszczyt i przyjemność i satysfakcję w imieniu redakcji, w imieniu kapituły ten oto most, który tutaj pięknie zdobi stolik, wręczyć jego magnificencji, no bo któż inny jak nie pan profesor i cała uczelnia zasługują właśnie na takie wyróżnienie. Most łączący naukę i biznes, czyli te działania, które są najbardziej oczekiwane właśnie przez środowisko biznesowe, przez gospodarkę. Takie chwile oczywiście są ważne dla uczelni. Chciałbym w tym miejscu podziękować kapitule, podziękować redakcji za to wyróżnienie, które przed chwilą odebrałem, ale również chciałbym podziękować całej kadrze uczelnianej, bo samodzielnie no to można ryby łowić. Natomiast tego typu rzeczy, które tutaj robimy, to są wynikiem bardzo dużej pracy, ogromnego zespołu. Ta nagroda, której bardzo, bardzo gratuluję, ja jestem przekonany, że powinna być dawana tak co chwila tej uczelni, bo to jest uczelnia, która wiąże wiedzę z praktyką. Tak jak pan rektor powiedział, wiedza i praktyka dają tą wartość dodaną dla pracodawców. I to pracodawcy oceniają, zatrudniając naszych absolwentów, naszych, myślę tutaj to o PWSZ-cie, bo miasto identyfikuje się z uczelnią, jesteśmy jedną całością. Bardzo, bardzo jeszcze raz gratuluję. Bardzo dziękuję za to, że jesteście i życzę dalszych sukcesów. Bardzo dziękuję.